Ja się nazywam Wojtek Marusarz i zanim zaczniemy, chciałem powiedzieć jedną rzecz. Dżem dobry, konfitura. Dobra, możemy zaczynać. Pracuję w firmie Nexecode w projekcie Advoku. Advoku jest to aplikacja z obszaru DevRel. Jeśli o niej nie słyszeliście, to nie szkodzi. Wspominam o tym tylko dlatego, że Advoku jest to aplikacja webowa oparta o JVM i Springa. A w świecie JVM-a dzieje się ostatnio sporo. Stąd tytuł tej prezentacji: Wszystko wszędzie naraz. Może kojarzycie film o tym tytule, który zdobył Oscara, w którym główna bohaterka w swoich niezwykle szalonych i zakręconych przygodach stara się uratować multiuniwersum, w którym żyje. Jeżeli przyjmiemy, że takim uniwersum jest JVM, to takimi bohaterami jest na przykład projekt Valhalla, który wprowadza value types, jest projekt Panama, który zastępuje Java Native Interface, jest język Kotlin, ale trzech tych bohaterów ma pewną cechę wspólną. I tak oto rozpoczynamy pierwszy wątek w tej prezentacji, w którym dostarczę pewnego kontekstu. I celowo używam tutaj słów wątek i kontekst, ponieważ będę operował tymi pojęciami, a te trzy rozwiązania dotyczą właśnie optymalnego wykorzystania wątków. Mówiąc o wątku, ważne, żebyśmy mówili o tym samym. Więc kiedy mówię o wątku, mam na myśli wątek systemowy, który jest tworzony i który jest zarządzany przez system operacyjny. JVM sam sobie nie potrafi zarządzać wątkami. Kiedy mówimy o wątkach JVM-a, mamy na myśli jedynie swego rodzaju wskaźnik na wątek systemowy. JVM sam sobie nie zarządza wątkami, może jednak poprosić system operacyjny o utworzenie nowego wątku. Kiedy system operacyjny ten wątek utworzy, to on będzie zarządzał tym wątkiem. I taki wątek to jest przede wszystkim pewna struktura danych. Struktura, którą posiada program counter, czyli adres kolejnej instrukcji do wykonania, oraz posiada pewien stack. Stack, który składa się z frame'ów. I tak w uproszczeniu możemy powiedzieć, że jeden frame to jest jedna metoda. I taki frame posiada wartość zwracaną, jakieś zmienne lokalne i zbiór instrukcji do wykonania. I to wszystko, czyli ten program counter, stack, zmienne lokalne i tak dalej, nazwiemy kontekstem. Jednak kontekst to jest tylko struktura danych. Sama w sobie wiele nie może. Musi istnieć jakiś mechanizm, który będzie zarządzał tym, który obiekt kontekstu jest wciągnięty i uruchomiony na procesorze. I taki mechanizm nazywamy schedulerem. W systemach Unixowych taki scheduler to na przykład Completely First Scheduler, który zarządza uruchamianiem się wątków na procesorze. I w takim najprostszym scenariuszu możemy uruchomić tyle wątków, ile mamy rdzeni procesora. Wtedy jeden wątek wykonuje jakieś zadanie. Kiedy ukończy to zadanie, może zająć się wykonywaniem innego zadania. Podejście takie jest wykorzystywane na przykład w Hadoopie, gdzie Hadoop przetwarza jeden plik. Kiedy ukończy przetwarzać ten plik, może zająć się przetwarzaniem kolejnego pliku. I jest to najbardziej efektywne wykorzystanie procesora, ponieważ w tym czasie procesor zajęty jest przez cały czas. Cały czas przetwarza kolejne pliki. I podejście to stosujemy wtedy, kiedy chcemy optymalizować ze względu na throughput, czyli chcemy osiągnąć maksymalną wydajność przetwarzania. A o operacjach takich powiemy, że są CPU bound, ponieważ to, jak szybko zakończy się przetwarzanie danej operacji, ograniczone jest wydajnością procesora. Czy to jest OK dla aplikacji serwerowych? No zastanówmy się. Kiedy mamy aplikację serwerową i otrzymujemy kolejne requesty, to jeżeli nasz wątek przetworzy najpierw request 1, a później przetworzy request 3, to jeżeli request 1 będzie trwał zbyt długo, to użytkownik, który wysłał request 3, będzie musiał czekać. To będzie trochę niesprawiedliwe. Dlatego w aplikacjach serwerowych stosuje się inne podejście. Tam, zamiast jednego wątku, tworzymy wiele wątków i jeden wątek odpowiedzialny jest za przetwarzanie jednego requestu. W tym scenariuszu wątek 1 przetwarza request 1, jednak system operacyjny, który stara się być sprawiedliwy, po jakimś czasie wydziedziczy wątek 1, zajmie się przetwarzaniem wątku 2, który może dosyć szybko i sprawnie przetworzyć request 3, a następnie dokończy przetwarzanie request 1.
I jest to bardziej sprawiedliwe, ponieważ wszyscy użytkownicy muszą czekać mniej więcej tyle samo. Nikt nie jest faworyzowany. Podejście to stosujemy, kiedy chcemy optymalizować ze względu na latency, czyli chcemy minimalizować opóźnienie w czasie odpowiedzi. A z czego takie opóźnienie może wynikać? W aplikacjach serwerowych najczęściej opóźnienie wynika z komunikacji z zewnętrznymi serwisami, takimi jak baza danych, jakieś REST API, kiedy musimy wykonać jakąś operację IO. Dlatego o takich operacjach powiemy, że są IO bound, ponieważ to, jak szybko zakończy się request, ograniczone jest tempem zakończenia operacji IO. Jednak operacja IO bound dosyć łatwo może stać się CPU bound, ponieważ kiedy jeden request to jeden wątek, to przy wielu requestach pojawi nam się wiele wątków, a wiele wątków oznacza context switching, a to oznacza marnowanie czasu procesora i procesor jest zajęty przełączaniem się na różne wątki. I wszyscy dobrze wiemy, że context switching jest zły. Przede wszystkim dlatego, że wątek zajmuje pamięć. Utworzenie wątku jest też kosztowne. Takim najprostszym rozwiązaniem jest wprowadzenie puli wątków. Jednak, kiedy tych wątków mamy już więcej, to pojawia się właśnie ten context switching. Dane wątku A muszą zostać zapisane na stosie, a dane wątku B muszą zostać skopiowane do rejestrów procesora. W tym czasie procesor nie wykonuje żadnych istotnych dla nas operacji, zajmuje się kopiowaniem danych. I taka jest teoria, tak jest to do zasady, jednak warto sprawdzić, czy naprawdę ten context switching jest taki szkodliwy. Warto zrobić benchmark na środowisku zbliżonym do środowiska produkcyjnego, na przykład przeprowadzając symulację wielu zapytań, korzystając z Gatlinga na przykład. Jeśli aplikacja sobie radzi, to oznacza się, że zrobiliśmy kawał dobrej roboty, nie musimy nic zrobić, nie musimy przepalać pieniędzy na jakieś optymalizacje. Jednak, jeśli aplikacja sobie nie radzi albo radzi sobie i pożera zbyt dużo zasobów, to może jest tu jakieś pole do poprawy. Co możemy zmienić? Przede wszystkim w aplikacjach serwerowych chcemy osiągnąć efektywną obsługę operacji IO oraz chcemy mieć możliwą obsługę operacji CPU bound, bo czasem, nie wiem, na przykład trzeba policzyć jakieś statystyki, które są bardziej skomplikowane i tak dalej. Stąd pojawia się pomysł, wykorzystajmy optymalnie wątki. I taki pomysł pojawił się wszędzie. Ten problem adresuje zarówno Loom, Korutyny, jak i Reaktor. I które z tych rozwiązań wybrać? Żeby podjąć taką decyzję, musimy wiedzieć, co daje każde z tych rozwiązań w porównaniu do Spring MVC. A żeby sobie odpowiedzieć na to pytanie, musimy wiedzieć, jak działa Spring MVC. Spring MVC implementuje model thread per request, o którym już wspominałem. I w modelu tym, kiedy pojawi się jakiś request, jeden wątek zajmuje się całością obsługi tego requestu. Request ten przepuszczany jest przez filtry, kierowany jest do kontrolera. Kiedy następuje operacja IO, socket otwierany jest w trybie blokującym. W tym czasie wątek jest zblokowany, nic nie może robić, czeka na odpowiedź. Kiedy operacja IO zostanie ukończona, wątek zajmie się dokończeniem obsługi tego requestu, zwracając odpowiedź użytkownikowi. Kiedy mamy więcej requestów, potrzebujemy większej liczby wątków. Mamy Tomcata, mamy pulę wątków, która jest dostarczona od Tomcata i możemy jej użyć. Jak to jednak wygląda z punktu widzenia procesora? Kiedy zaczniemy obsługę naszego requestu i pojawi się operacja IO, to wątek zostaje zblokowany, po jakimś czasie zostanie on wywłaszczony, w tym czasie procesor zajmuje się obsługą jakichś innych wątków, później, kiedy wątek z powrotem wyląduje na procesorze, poczeka on na odpowiedź i dokończy obsługę danego requestu. W tym podejściu tracimy jednak dwa razy, ponieważ tracimy czas wtedy, kiedy wątek jest zblokowany, jak i tracimy czas na context switching. I w takiej sytuacji byliśmy około 4 lat temu, kiedy pisaliśmy pierwszą wersję naszej aplikacji opartą o Java i Spring MVC. Jednak pojawił się trochę większy ruch w aplikacji. Stwierdziliśmy, że chcemy wprowadzić pewne optymalizacje. Pojawiła się też chęć rozwoju w zespole, chcieliśmy iść do przodu, tak jak cały świat, ponieważ w naszej branży nikt nie chce siedzieć pod kamieniem. Wtedy na Korutyny i na Loom było jeszcze za wcześnie, ale mieliśmy kilka opcji. Zaimplementowaliśmy zatem futures, później użyliśmy completable futures,
Później przepisaliśmy kod na reaktora, a na końcu dołożyliśmy do tego Kotlina. I jak możecie się spodziewać, ten kod to było, jakby powiedzieli Włosi, spaghetti. Na szczęście dostaliśmy drugą szansę, pojawił się nowy klient, który i postanowiliśmy napisać aplikację od nowa. Wiedzieliśmy, że chcemy skorzystać z Kotlina, a z pozostałych rozwiązań wybraliśmy reaktora. Dlaczego reaktora? Dlatego, że bardzo modne w tym czasie było Reactive Manifesto. Jeżeli ktoś chodził na jakieś konferencje, jak ta, oglądał jakieś filmiki na YouTube, czytał artykuły, to wszędzie mówiono o Reactive Manifesto. Podjęliśmy zatem dojrzałą decyzję. Nie wiemy, jak to rozwiązanie działa pod spodem, ale idźmy w to. Wykorzystajmy reaktora. Co wiedzieliśmy? Wiedzieliśmy, że reaktor to jest framework, który dostarcza warstwę abstrakcji, taką jak Mono i Flux. Dostarcza zestaw operatorów, które pozwalają operować na tych abstrakcjach. I wiedzieliśmy, że dobrze współpracuje ze Springiem. I najbardziej nam zależało na asynchronicznym przetwarzaniu zdarzeń. Co to znaczy? Cały flow przetwarzania będzie napisany w reaktorze, a my jako programiści musimy napisać jedynie deklaratywny kod, który będzie wykonany wewnątrz operatorów reaktora. I dlaczego zależało nam na podejściu asynchronicznym? Bo w klasycznym podejściu thread per request, kiedy mamy jakąś operację I/O, wątek następuje zblokowany, to w tym czasie wątek jest zajęty i nic nie może robić. W podejściu asynchronicznym, kiedy mamy jakiś request, następuje operacja I/O, to wykonywanie się tego requestu może zostać przerwane, a wątek może zająć się przetwarzaniem innego requestu. Dzięki temu wątek zajęty jest przez cały czas. I jak się nazywa taki wątek, który obsługuje takie requesty? Nazywa się on event loop. Event loop jest to nieblokujący wątek, który właśnie obsługuje operację I/O. Jak to wygląda na schemacie? Kiedy mamy jakiś request, ląduje on na kolejce, event loop, który dostarczany jest w tym wypadku przez netty, nie mamy tutaj Tomcata, mamy netty, zajmuje się obsługą poszczególnych requestów. I wygląda to podobnie jak w przypadku Tomcata, request przechodzi przez filtry, kierowany jest do kontrolera. Kiedy jednak następuje operacja I/O, socket otwierany jest w trybie nieblokującym i przypisywany jest callback. Kiedy request zostanie ukończony, callback zostanie uruchomiony, request wyląduje z powrotem na kolejce, a event loop zajmie się dokończeniem przetwarzania tego requestu. I z punktu widzenia procesora wygląda to o wiele lepiej, ponieważ w tym czasie procesor zajęty jest przez cały czas. Jeżeli następuje zblokowanie requestu 1, wtedy wątek zajmuje się obsługą requestu 2 i tak dalej. I mamy to, co chcieliśmy, mamy efektywne wykorzystanie zasobów. Trzeba jednak być ostrożnym, ponieważ jeżeli mamy taki jeden wątek, który przetwarza requesty, może on zostać łatwo zblokowany, na przykład przez jakieś operacje CPU band, które trwają dosyć długo. Jednak reaktor świetnie sobie z tym radzi, dostarcza operatorów, które pozwalają się przełączyć na osobną pulę wątków. Taka osobna pula to jest pula worker threads i taka długotrwająca operacja może zostać wykonana na osobnej puli, a event loop może zająć się przetwarzaniem innych requestów. I wszystko działało bardzo fajnie. Po jakimś jednak czasie zauważyliśmy pewien problem, ponieważ to, że reaktor jest frameworkiem, przysparza nam pewnych problemów. Przede wszystkim, jeżeli mamy aplikację napisaną w Spring MVC, to musimy przepisać cały kod na reaktora, bo inaczej skończymy z jakąś dziwną hybrydą. Będziemy mieli kod napisany w reaktorze, ale pod spodem będziemy używali Tomcata, nie będziemy używali Netty. Do tego reaktor korzysta ze wzorca publisher-subscriber. Przez to wymusza używanie operatorów, żeby móc skorzystać z możliwości tego wzorca. Jeżeli zaczynamy korzystać z operatorów, operatory dominują cały kod domenowy. I żeby pokazać Wam skalę problemu, zobaczmy jakiś przykład. Załóżmy, że mamy klasę Activity, która w naszej aplikacji obrazuje jakąś aktywność użytkownika typu użytkownik jest aktywnym członkiem społeczności, chce się pochwalić, że pisze blog posty i taka aktywność to jest napisanie blog posta. Jeżeli użytkownik pisze takie artykuły, to ma swój profil autora. A my chcemy wygenerować jakąś wiadomość. Cześć Wojtek, masz 12 aktywności.
ale jeśli użytkownik nie ma tego profilu lub nie ma żadnych blog postów, to chcemy wygenerować wiadomość: cześć, nie ma żadnych aktywności. Jak ten kod wygląda w reaktorze? Na początku musimy wyciągnąć profil autora, obsłużyć sytuację, kiedy tego profilu nie ma, bo w naszym przypadku jest ona poprawna. Następnie musimy policzyć wszystkie aktywności użytkownika i wygenerować jakąś wiadomość. I jak się dobrze przyjrzycie, to zobaczycie, że tylko około połowy tego kodu to jest kod, który nas interesuje, kod domenowy. Reszta to jest jakiś nieistotny szum operatorów. Stwierdziliśmy zatem, że dopóki nie korzystamy z zaawansowanych mechanizmów reaktora, takich jak back pressure, to rozwiązanie to jest armatą na wróble. Działaliśmy jednak w tym modelu. Pojawili się nowi klienci, staraliśmy się pisać aplikacje w modelu monolitycznym z dobrym podziałem na moduły, żeby wykorzystać jak najwięcej kodu. Jednak pojawił się kolejny klient, na nasze szczęście, który nie miał wyspecyfikowanych wymagań, który był otwarty na współpracę i stwierdziliśmy, że zmienimy podejście i napiszemy aplikację w modelu SaaS, czyli Software as a Service. Chcieliśmy wystartować szybko, żeby klient otrzymał jakąś wartość, ale nie chcieliśmy powielać błędów w przeszłości, czyli nieczytelnego kodu, bo zaczęło nam to bardzo mocno ciążyć. Wiedzieliśmy, że chcemy iść w Kotlina i żeby szybko wystartować, poszliśmy w reaktora, jednak od razu zaczęliśmy się zastanawiać, co dalej. Czy Loom, czy korutyny? Obydwie opcje wydawały się dobre. Jako że pisaliśmy w Kotlinie, wybraliśmy korutyny. I korutyny wprowadzają zmiany na poziomie kodu, obiecując nam lekkie wątki. O jakiej skali lekkości tutaj mówimy? Kiedy na 1 giga pamięci możemy uruchomić 4000 wątków, to korutyn możemy uruchomić prawie 2,5 miliona, co jest dosyć imponującym wynikiem. Korutyny wymagają jednak pewnych zmian. Wprowadzają w języku Kotlin słowo kluczowe suspend, którym oznaczamy funkcję blokującą. Kiedy wątek w trakcie wykonywania napotka taką funkcję blokującą, korutyna może uwolnić wątek, a wątek może zająć się wykonywaniem jakiejś innej korutyny. Niesie to pewne konsekwencje, ponieważ jeżeli mamy jakąś funkcję blokującą, to może ona zostać wywołana tylko przez inną funkcję blokującą, co ma sens, ponieważ jeżeli jakaś funkcja woła funkcję blokującą, to sama z automatu staje się blokująca. I taki łańcuch wywołań gdzieś musi się rozpocząć. Takim początkiem jest builder, który jest pomostem świata bez korutyn ze świata z korutynami. Jak to wygląda na przykładzie? Jeżeli mamy funkcję main, która jest światem bez korutyn i mamy funkcję A, która jest światem z korutynami, która jest blokująca, to możemy użyć buildera typu launch, który połączy te dwa światy. Jednak jest dobra wiadomość, bo kiedy korzystamy ze Springa, to w ogóle nie musimy się tym martwić. Jeżeli użyjemy jakiegoś repozytorium, które ma funkcję suspend, korzystamy z jakiegoś serwisu, ten serwis woła metodę repozytorium, ta metoda serwisu też jest suspend, metoda kontrolera też jest suspend, ale jeżeli Spring to zauważy, to sam uruchomi nasz kod wewnątrz takiego buildera, więc jest w porządku. Ale zastanówmy się, co to znaczy, że wykonywanie kodu może zostać przerwane, kiedy napotkamy funkcję blokującą? I odpowiedzią jest tutaj taka technika programowania jak continuation. I pamiętam, że miałem to na studiach, uczyłem się tego, jednak wylądowało to w katalogu egzamin, a po zakończeniu semestru wyrzuciłem to do kosza. I pewnie byłbym bardzo żałował, jednak Marcin Moskała na stronie Kotlin Akademii napisał świetny artykuł, który polecam, który pokazuje wykorzystanie continuation w korutynach. I w skrócie chodzi o to. Zobaczmy na przykładzie. Mamy taką prostą metodę, myFunction, która jedyne co robi, to ustawia wartość countera na 0, później ustawia wartość countera na 6, wypisuje na ekranie before, następnie woła funkcję blokującą delay, po upływie sekundy wypisuje na ekranie after i zwraca wartość countera. To swoją magię robi tutaj kompilator Kotlina. Kompilator ten zmienia kod, który my napisaliśmy. Kompilator przede wszystkim modyfikuje sygnaturę metody, zmieniając typ zwracany oraz dodając parametr do metody, który jest typu continuation. I obiekt continuation przechowuje stan naszej metody.
Jest tam label, czyli miejsce w metodzie, w którym należy kontynuować wykonywanie. Na początku label równa się 0, oznacza to, że rozpoczynamy wykonywanie metody. Jest tam stan metody, czyli counter równy 0. Jest wartość zwracana oraz funkcja, która ma zostać wykonana, czyli myFunction. Następnie kompilator modyfikuje ciało naszej metody. Dzieli metodę na takie bloki, które mogą zostać wykonane osobno. W tym przypadku są to ify. I na początku label równa się 0, oznacza to, że wpadniemy w pierwszego ifa i wykona się kod analogiczny do kodu naszej metody. Wartość countera zostanie ustawiona na 6, na ekranie zostanie wypisany napis before, jednak tuż przed wykonaniem funkcji blokującej delay wartość label zostanie ustawiona na 1. I po wykonaniu tego fragmentu obiekt continuation jest już zaktualizowany. Label równa się 1, counter równa się 6. Kiedy następuje wykonanie funkcji blokującej delay, zwracany jest znacznik coroutine suspend. Znacznik ten propagowany jest do buildera. Dzięki temu builder wie, że obiekt continuation może zostać przerwany, może zostać zapisany na heapie, a w jego miejsce inny obiekt continuation może zostać ściągnięty z heapa, jeżeli jest gotowy do wykonania. Kiedy metoda delay zostanie ukończona po upływie sekundy, obiekt continuation zostanie odczytany z heapa, mamy już zaktualizowany stan, label równa się 1, wpadniemy zatem w drugiego ifa, wypiszemy na ekranie after i zwrócimy wartość countera, czyli kod analogiczny do kodu naszej metody. Dzięki użyciu continuation nasz kod zadziała jak maszyna stanów. I tak jak wątek to była para context i scheduler, tak continuation to jest para continuation i dispatcher, ponieważ continuation to jest tylko struktura danych, musi istnieć jakiś mechanizm, który zarządza, które obiekty continuation są wykonywane. I obiekt continuation to jest świetny kandydat na kontekst, ponieważ mamy stan, mamy metodę, która ma zostać wywołana, mamy wartość zwracaną. Co z call stackiem? I tutaj odpowiedzią również jest kompilator, ponieważ kompilator, modyfikując kod, na początku metody dodaje taki pseudokod jak tutaj i nie będziemy się w to zagłębiać, ale chodzi o to, że jeżeli metoda myFunction woła metodę delay, to obiekt delayContinuation potrafi opakować myFunctionContinuation. Dzięki temu, kiedy metoda delay zostanie ukończona, to wie, jaki obiekt opakowuje, jest to myFunctionContinuation, a obiekt myFunctionContinuation wie, że ma wywołać metodę myFunction. Dzięki temu mamy call stack. Dodatkowo, dzięki temu budowany jest scope. Scope, dzięki któremu nie gubimy korutyn, ponieważ wszystkie korutyny są zagnieżdżone jedna w drugiej. Mamy nad nimi kontrolę, a dodatkowo kod, który jest wykonywany, jest sekwencyjny. Mamy łatwą propagację i obsługę błędów, ponieważ nie mamy wątków, które są wykonywane jakby niezależnie od siebie, nad którymi nie panujemy i musimy pisać jakieś mechanizmy synchronizujące, tylko nasz kod asynchronicznego stanie się sekwencyjny. Dodatkowo bonus, korutyny dostarczają dzięki użyciu async await structured concurrency, co ułatwia zarządzanie współbieżnością, ale o tym opowiem nieco później. Bo zobaczcie, kiedy mamy kilka obiektów continuation i obiekty continuation są przełączane, to mamy przecież do czynienia z context switchingiem. Tak, ale jest to lekki context switching. To nie jest to samo, co w przypadku tradycyjnego context switchingu, ponieważ obiekty continuation są przechowywane na heapie, gdzie mamy szybszy i łatwiejszy dostęp, mamy szybki mounting i unmounting tych obiektów continuation i mamy tanią alokację pamięci, ponieważ alokujemy dokładnie tyle, ile potrzebujemy, ponieważ w danym momencie wiemy, ile obiekt continuation zajmuje. Nie jest tak jak w przypadku wątku, gdzie alokujemy z górką, ponieważ nie znamy rozmiaru call stacka. Jedynie jedna rzecz, na którą musimy uważać, to jest garbage collector, ponieważ garbage collector będzie miał więcej pracy, ponieważ garbage collector sprawdza heapa, a na heapie będzie więcej obiektów, ponieważ tam są przechowywane obiekty continuation. Ale jest to raczej pomijalne, więc nie musimy się tym martwić. I wszystko to sprawia, że korutyny są w porządku, jeżeli chodzi o obsługę operacji I/O. Jeżeli mamy dużo takich operacji w naszej aplikacji, to polecam. Jednak tak jak w przypadku reaktora, trzeba być ostrożnym w przypadku operacji CPU bound, ponieważ jeżeli wewnątrz korutyny będziemy wykonywali taką operację,
to korutyna zostanie przypięta do wątku i wątek, który obsługuje nasz request, będzie zblokowany. Jednak podobnie jak w przypadku reaktora, mamy osobną pulę wątków, dispatchers default, na którą możemy się łatwo przełączyć i tam wykonać taką operację. Jednak mieliśmy pewne wątpliwości, bo korutyny wywodzą się ze świata Androida i tam są powszechnie wykorzystywane. Czy będą się one nadawały do Springa? Na jakim wątku będą wykonywane te korutyny? I tutaj z powrotem wchodzi Netty w białych rękawiczkach. Zobaczmy, jak to wygląda na diagramie. Kiedy pojawi się jakiś request, ląduje on na kolejce. Tutaj ponownie wykorzystujemy event loop od Netty. Request ten zostanie przepuszczony przez filtry, skierowany do kontrolera. Kiedy nastąpi operacja I.O., to socket zostanie otwarty w trybie nieblokującym. Obiekt continuation zostanie zaparkowany na heapie. W tym czasie event loop może zająć się przetwarzaniem jakiegoś innego requestu. Kiedy operacja I.O. zostanie ukończona, callback oznaczy obiekt continuation jako gotowy do wykonania, a event loop zajmie się dokończeniem tego requestu. Dzięki temu ze skomplikowanego przetwarzania asynchronicznego dzięki modelowi publisher-subscriber w reaktorze mamy sekwencyjnie wykonywane obiekty continuation. Czyli mamy to, co chcieliśmy. Mamy efektywną obsługę operacji I.O., mamy kod bez narzutu reaktora i mamy łatwe zarządzanie współbieżnością. Jednak dalej mieliśmy wątpliwości, czy takie wykorzystanie korutyn z Netty jest normalne. Czy to jest w porządku dla aplikacji serwerowych? Jednak odpowiedź przyszła dosyć szybko, bo JetBrains napisał serwer Kator, który właśnie natywnie wykorzystuje Netty i korutyny. Stąd nasza decyzja, stopniowo przepisujemy projekt na korutyny. I wtedy każdy się spodziewał, jednak wszyscy są zaskoczeni, pojawia się Loom. Loom idzie jeszcze dalej. Loom wprowadza zmiany na poziomie JVM i JDK, przepisując biblioteki I.O., tak żeby korzystały z nieblokujących operacji. I Loom również obiecuje nam lekkie wątki. Jak takie lekkie wątki się nazywają? Odpowiecie pewnie Virtual Threads. I tak, macie rację. Jednak pierwsza próba implementacji takich wątków była już w Java 1.1 w roku 1997, gdzie zaimplementowano Green Threads. Jednak ze względu na ograniczone wykorzystanie wielu rdzeni i na skomplikowanie kodu wycofano się z tego rozwiązania i stwierdzono, niech to system operacyjny zajmuje się zarządzaniem wątkami, my tylko będziemy zlecali jakieś zadania. Jednak ten pomysł nie jest optymalny, ponieważ system operacyjny nie wie, jaką aplikację uruchamia. Czy jest to aplikacja przetwarzająca wideo, która wymaga wielu operacji CPU bound, czy jest to aplikacja serwerowa, która wymaga wielu operacji I.O. Stąd powrót do koncepcji lekkich wątków. W Loomie mamy osobną pulę wątków, Carrier Thread, która nie jest dostępna dla programistów i na której to uruchamiane są wątki wirtualne. Mamy też klasyczną pulę wątków, którą możemy wykorzystać do obsługi operacji CPU bound. I tak jak wątek to była para context i scheduler, korutyna to była para continuation i dispatcher, tak, wątek wirtualny to jest para continuation i scheduler. Nie wiem jak wy, ale ja byłem mocno zaskoczony, kiedy dowiedziałem się, że Loom korzysta z tego samego pomysłu, co korutyny. Są oczywiście pewne różnice, ponieważ dzięki Async Await korutyny implementują structured concurrency, jednak w Javie jest już pomysł, jak to zrobić, jest proposal, który właśnie ma wprowadzić w nieco innej formie również structured concurrency. I rozwiązania te są podobne, jednak jeżeli chodzi o implementację, są inne, ponieważ jak widzieliście, korutyny wprowadzają zmiany na poziomie kodu, modyfikują kod, który napisaliśmy. Loom wprowadza zmiany w JDK, przepisując operacje I.O., tak żeby korzystały z nieblokujących wywołań systemowych. Co to znaczy dla nas jako programistów, którzy piszą w Spring MVC? Zobaczmy na schemacie. Jeżeli mamy jakiś request, z powrotem, jeżeli korzystamy ze Springa, z powrotem mamy Tomcata. Jeżeli pojawi się request, zostanie on obsłużony przez wątek wirtualny na wątku Carrier Thread. Request ten przejdzie przez filtry, zostanie skierowany do kontrolera. Kiedy jednak następuje operacja I.O., socket będzie otwarty już w trybie nieblokującym.
wątek wirtualny zostanie zaparkowany na heapie, tak jak continuation, a kiedy operacja IO zostanie ukończona, callback oznaczy ten wątek wirtualny jako gotowy do wykonania i wątek może być ukończony już na innym wątku career thread. Jak widzicie, nie mamy tutaj netty, nie mamy tutaj event loopa od netty, ale Loom sam w sobie implementuje swoją własną implementację event loopa, którą nazywają polerem. Czyli widzicie pewne analogie. Pod spodem pomysł jest ten sam. Wszystko to sprawia, że Loom jest super, jeżeli chodzi o obsługę operacji IO. I podobnie jak w przypadku pozostałych rozwiązań, musimy być ostrożni, ponieważ jeżeli mamy operację CPU bound, to również zablokujemy sobie wątek wirtualny i musimy być ostrożni, kiedy mamy mechanizmy synchronize w naszej aplikacji. Musimy to przepisać, ale to nie temat tej prezentacji. Dla nas jako programistów oznacza to, że REST template zadziała jak event loop. Dostaniemy kopa wydajnościowego. Czy to znaczy, że reaktor i korutyny są passe? Twórcy netty zapowiadają, że nie zrezygnują ze swojej implementacji event loopa, ponieważ jest ona bardzo niskopoziomowa, jest wydajna i jest wykorzystywana w wielu rozwiązaniach. Reaktor wciąż będzie potrzebny, nie wiem, na przykład Netflixowi, ponieważ są firmy, które używają reaktora wykorzystując backpressure i tak dalej. Podejrzewam jednak, że popularność reaktora spadnie, a popularność Looma wzrośnie. Korutyny nadal będą rozwijane, bo w Androidzie nie mamy tego samego JDK, tam nie mamy Looma i tam właśnie korutyny są bardzo potrzebne. I skoro korutyny również nadają się do pisania aplikacji serwerowych, podejrzewam, że ich popularność również wzrośnie. Co zatem robić, kiedy mamy dostępne wszystkie trzy opcje naraz? Żeby podjąć dobrą decyzję, musimy rozważyć jakiś scenariusz testowy, porównać sobie kod i wydajność. Wracamy do naszej klasy Activity, która obrazuje jakąś aktywność użytkownika w naszej aplikacji. Wracamy do klasy Autor, która zapisuje profil użytkownika. I do bazy danych zapiszmy sobie 20 tysięcy autorów, z których każdy ma 5 aktywności, co daje nam 100 tysięcy aktywności. Nie jest to jakoś dużo. Chciałem podać taki przypadek sensowny. Symulacja będzie polegała na wykonaniu requestów od wielu użytkowników, z czego każdy użytkownik wysyła 3 requesty. 3 requesty, żeby pokazać różne modele dostępu do danych. Pierwszy request to jest dostęp do kolekcji Activity. Na podstawie Author ID chcemy wyciągnąć wszystkie aktywności użytkownika. Jeżeli popatrzymy na kod, to wszystkie rozwiązania są do siebie bardzo zbliżone. Jedyna zmiana to jest typ zwracany, ale MVC, Loom, reaktor i korutyny wyglądają bardzo podobnie. Drugi request, drugi model dostępu do danych, to jest wykonanie dwóch requestów sekwencyjnie. Na podstawie Activity ID chcemy pobrać aktywność, a następnie na podstawie autora ID z aktywności chcemy pobrać dane autora i te dane jakoś zagregować, zwrócić odpowiedź. W MVC, w Loomie i w korutynach kod również jest do siebie bardzo podobny. Jednak, jeżeli chodzi o reaktora, to ze względu na konieczność obsługi niektórych błędów, kod się komplikuje. Musimy użyć operatorów, które obsługują nam te błędy i tak dalej. I zobaczcie, że ten kod nie jest już tak czytelny. Trzeci model dostępu do danych to jest dostęp równoległy. Czyli chcemy wysłać dwa równoległe requesty i jakoś zagregować. Na podstawie autor ID chcemy pobrać profil autora oraz chcemy policzyć wszystkie jego aktywności. Czyli chcemy policzyć jakieś statystyki. W przypadku MVC, jak widzicie, kod się mocno komplikuje, ponieważ musimy użyć jakiegoś mechanizmu, który nam synchronizuje dwa requesty, który nam pozwoli zrównoleglić dwa requesty. Ja tutaj korzystam z mechanizmu Future i korzystam z egzekutora. W przypadku Looma kod jest bardzo podobny, korzystamy jednak z jednej puli wątków i korzystamy z jednego egzekutora. Ale kod też jest nieczytelny. Reaktor ma pełno operatorów, ma operator ZIP, który nam to umożliwia i kod jest w porządku, fajnie się go czyta. Jednak według mnie najlepiej wygląda kod korutyn. I właśnie tutaj widzicie zastosowanie wzorca async await. I mimo, że ten kod jest zrównoleglony,
Nie wygląda. Czyta się go bardzo fajnie, jakbyśmy czytali od góry do dołu. Mając taki kod, postanowiłem odpalić symulację na Dockerze, ograniczając liczbę rdzeni do 2 oraz ograniczając mocno rozmiar pamięci. Symulację przeprowadziłem korzystając z Gatlinga. Gatling produkuje taki dosyć obszerny raport i nie będziemy go całego analizować. Skupimy się na jednej wartości, na 99 percentylu. Czym jest taki percentyl? Percentyl 99 równy 80 milisekund oznacza, że 99% requestów ukończyło się w czasie poniżej 80 milisekund. I według mnie jest to metryka lepsza niż średnia, ponieważ obrazuje zadowolenie większości użytkowników naszej platformy. Nie pokazuje jakiejś średniej, która nie wiadomo skąd się bierze. I jeżeli requestów jest stosunkowo niewiele, to wszystkie te rozwiązania są do siebie zbliżone. Jednak, kiedy ruch w aplikacji wzrasta, to MVC, oznaczony Spring MVC, oznaczony na żółto, w ogóle sobie nie radził w moim przypadku. Dostawałem sporo błędów, czas odpowiedzi wzrósł. Loom na czerwono i reaktor na zielono radziły sobie podobnie, a najlepiej w tym rozwiązaniu wypadały korutyny. Jednak, pomijając Spring MVC, moim zdaniem wszystkie rozwiązania są akceptowalne. I które rozwiązanie wybrać, jeżeli wiemy to, co wiemy? My pisaliśmy w Kotlinie, zdecydowaliśmy się na korutyny. Może kiedyś użyjemy Luma w projekcie, może nigdy, raczej nie. Ale jeżeli piszecie nowy projekt i piszecie w Javie, to polecam poczekać chwilę na Luma i wtedy zastosować go w swoim projekcie razem ze Spring MVC. Kiedy piszecie w Kotlinie, to moja rekomendacja jest taka, żeby użyć korutyn. Ale jeżeli macie już aplikację, która działa, to po pierwsze zamiast coś robić od razu, lepiej napisać testy wydajnościowe. Jeżeli aplikacja sobie radzi, odwaliliście kawał dobrej roboty. Jednak, kiedy nie możecie się przełączyć na 19, no to warto coś zoptymalizować. Jeżeli macie jakiś budżet, macie wiedzę w zespole, macie chęci, możecie użyć Luma. Poczekać jakiś czas i jeżeli to będzie już dostępne w Javie w pełni, to można tego użyć. Jeżeli piszecie w Kotlinie, również możecie użyć Luma. Albo jeżeli macie więcej czasu i pieniędzy i projekt nie jest zbyt rozbudowany, nie jest zbyt skomplikowany, można przepisać projekt na korutyny, jednak raczej bym tego nie robił. Wymaga to zbyt wiele wysiłku. Jeśli piszecie aplikację w reaktorze już w tym momencie, to warto wypracować dobre praktyki, bo u nas w projekcie wiele razy spotkaliśmy się z użyciem operatorów, które są nieintuicyjne i które powodowały nam specyficzne błędy. Więc warto zainwestować jakiś czas, żeby przeanalizować te błędy, przeanalizować te operatory i wypracować dobre praktyki. Można oczywiście zrezygnować z reaktora, z Fluxa, wrócić z aplikacją do Spring MVC i napisać ją przy użyciu Luma, jednak według mnie to jest zbyt duży wysiłek, zbyt duży narzut. Jeżeli piszemy w Kotlinie, ponownie dobre praktyki, albo mając na pokładzie już reaktora NetT i Webfluxa, możemy w łatwy sposób użyć korutyn. I tu jest fajny bonus, ponieważ jeżeli używamy korutyn, to możemy przepisać aplikację częściowo, nie musimy przepisać aplikacji w całości. Możemy przepisać na przykład jakiś jeden moduł i tak dalej. Jak widzicie, nie zachęcam do rewolucji, zachęcam jednak do zastanowienia się, czy chcemy wprowadzać zmiany, a jeżeli chcemy i zanim wybierzemy rozwiązanie, warto wiedzieć, jak rozwiązanie, które wybierzemy, działa pod spodem. Mam nadzieję, że trochę wam się rozjaśniło, jak te rozwiązania działają pod spodem i ułatwią w podjęciu dobrej decyzji. I tutaj mały disclaimer, ponieważ prezentacja ta powstała w ramach programu New Horizons, który mamy w firmie, który pozwala na rozwój własny i była to taka bardziej praca badawczo-rozwojowa, nie było to pisanie kodu, który wykorzystujemy na produkcji. Więc jeżeli macie jakieś inne osobiste doświadczenia, to chętnie z wami porozmawiam, podejście po prezentacji i pogadamy. Link do prezentacji udostępniam na moim GitHubie, na moim profilu Marvo i wpisując angielski tytuł filmu.
Link do prezentacji oczywiście udostępnię. I zachęcam do kontaktu na LinkedIn. Jeżeli chcecie, możecie mnie zaprosić. Chętnie nawiążę kontakty. Lubię nowych znajomych. Dziękuję za prezentację i proszę o pytania. Ja mam jedno pytanie dotyczące tego, jak śledzicie w waszych projektach przebieg działania aplikacji? Bo tak jak mówisz, korutyny to jest wywołania na event loopa, reaktor też event loop. I teraz chcesz prześledzić, co dane elementy twojego programu robiły. Jak to wszystko razem korelujesz w logach chociażby? Jaka była kolejność wywołań? Trochę nie rozumiem problemu. Znaczy, typowy tracing, typu Spring Sloth swojego czasu, a teraz już niestety z tego co wiem z reaktorem nie do końca działa Spring Sloth. Nie robimy takiego tracingu. Jedyne metryki, jakie mamy, to są metryki z Gatlinga, gdzie porównujemy wydajność endpointów i tyle. Chciałbym zapytać, czy swoim zdaniem istotny jest też próg wejścia do projektu, czy techniczna charakterystyka i wydajność rozwiązań przeważa, czy jednak to, jak łatwo będzie znaleźć ludzi pracujących na tym projekcie, którzy wejdą i będą jakby wydajni, też ma znaczenie? No to był jeden z czynników, który nas skłonił do użycia korutyn, bo jeżeli chodzi o reaktora, to próg wejścia jest dosyć wysoki. Trzeba poznać wszystkie te operatory, trzeba poznać różne pułapki, które wprowadza reaktor, a w przypadku korutyn próg wejścia jest bardzo niski. Programujesz tak, jakbyś programował w zasadzie bez korutyn, jedynie co to dodajesz słowo kluczowe suspend, a jeżeli chcesz, możesz użyć async await, więc myślę, że jeżeli chodzi też o próg wejścia, no to Loom też bardzo dobrze się sprawdza, bo tam w zasadzie programista nic nie musi robić, jeżeli postępuje zgodnie z dobrymi praktykami, czyli nie używa synchronizacji i tak dalej. To, co mówiłeś, było niewątpliwie zależne od tego, że requesty dostawałeś po HTTP. A na ile to, co mówiłeś, obowiązuje albo zmieniłoby się, gdybyś robił aplikację, która żądania dostaje na przykład od Kawki? Pod spodem wykorzystywane są te same operacje IO na soketach, prawda? Więc request do Kawki też jest operacją sieciową, więc by się to za bardzo nie zmieniło. Jeśli jeszcze mogę dodać na koniec, to testy właśnie. Czasem się spotykałem z zarzutem, że komuś inaczej wychodziło z testów, że MVC jest zbliżony do reaktora czy do korutyn i tak dalej. I w scenariuszu testowym użyłem dosyć krótkiego czasu zapytania, czyli miałem mało danych w bazie danych, request kończył się dosyć szybko. I faktycznie, jeżeli nie mamy jakoś bardzo dużego ruchu, to wydajność tych rozwiązań jest zbliżona. Jednak kiedy zapytanie jest dłuższe i wątek jest zblokowany przez dłuższy czas, to uwydatni się przewaga korutyn Luma i reaktora nad MVC. Więc jeżeli ktoś chce, to może popróbować, ładując różne ilości danych do bazy i wtedy zrobić testy, pewnie wydał inne wyniki. Tylko chciałem się zapytać, czy te testy były odpalane na laptopie, czy na jakiejś instancji? Na laptopie, ale korzystając z Dockera, ograniczając liczbę rdzeni i pamięci. Ja chciałem tylko zapytać, czego użyłeś do połączenia się do bazy danych? No, REST template w przypadku MVC albo Reactive REST template w przypadku korutyn reaktora. Dziękuję bardzo.